8.40, Agnieszka Lipińska. Utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku między węzłami Legnica i Legnickie Pole po zderzeniu busa z tirem. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem. W tym wypadku rannych zostało 5 osób. Szczątki samolotu mogące być fragmentem zaginionej przed rokiem malezyjskiej maszyny są już w Paryżu. Będą badane w tamtejszym specjalistycznym laboratorium wojskowym. Amerykański wywiad potwierdził śmierć przywódcy afgańskich talibów Mułły Omara. Więcej informacji o 9. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Muła już nie żyje, Muła Omar. Czyli radio TOK FM Euro. Ta ekstra. Uważamy, że odchodzenie jest bardzo ważne. Stworzenie takich godnych, rodzinnych, bez bólu warunków, tak naprawdę to świadczy o naszym człowieczeństwie. Osobodzielnie na oddziale medycyny paliatywnej według obliczeń bardzo dokładnie wykonanych kosztuje około 400 zł. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 240 zł, 242 zł. Marek Jaromski powiedział, powstaje zadłużenie. Że my też pacjentów, kolejce czekamy. NFZ, my pomagamy w tej chwili około 60 licząc. Zwiększamy te środki, wychodząc naprzeciw potrzebom hospicjów. Również w trakcie roku jeszcze dokładamy pieniędzy na to, żeby móc wartość umów zwiększyć. Bo ja nie jestem w stanie wybrać, powiedzieć, że temu się bardziej należy, a temu się mniej, jeśli obydwoje są naprawdę skrajnie ciężko chorzy. Robimy rzeczy banalnie proste, natomiast głęboko wierzymy, że niezwykle potrzebne dla tych ludzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tak. Posłuchaj. Tutaj, proszę państwa, wypowiadał się uchodźca. No, bardzo ciekawe dzisiaj rzeczy. Weekendowy poranek w radiu TOK FM. Uchodźca, tak. 8.42 słuchają państwo Radia TOK FM. Dobre wieści z Radomia. Otóż władze Radomia oraz naukowcy z Polskiej Akademii Nauk tworzą Radomski Park Kulturowy w Dolinie Rzeki Mlecznej. Projekt będzie obejmował m.in. rekonstrukcję wczesno-średniowiecznej osady i renaturalizację Rzeki Mlecznej. I uwaga, ma to być największe tego typu przedsięwzięcie nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Rzecz jest to tyle interesująca, że teren, na którym ma powstać ten park kulturowy, Radomski Park Kulturowy, przez lata był zaniedbany. Ale zaniedbany tak bardzo na takiej zasadzie, że tam sobie pito alkohol, albo wyrzucano śmieci, no generalnie niedobrze. No ale w pewnym momencie deweloper się zainteresował tą sprawą, żeby wykupić może tam grunty i co nieco postawić i wtedy mieszkańcy Radomia sobie przypomnieli, że przecież tam są archeologiczne pamiątki. Przez kilka lat trwały badania, dokładnie między 2009 a 2013 rokiem trwały badania dotyczące tego, co tam było, jak wyglądała tam osada sprzed 600 lat i właśnie ów projekt parku kulturowego ma pokazywać, jak rzecz wyglądała te 600 lat temu i zdaje się, że właśnie do nas dotarł gość, który wszystko państwu wyjaśni, pan doktor Maciej Trzeciecki, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ja zdążyłam słuchaczom krótko opowiedzieć o tym, że ma powstać Radomski Park Kulturowy w Dolinie Rzeki Mlecznej. Co tam będzie? Co tam będzie, to tak do końca jeszcze nie wiemy, bo jest to projekt duży, rozpisany na wiele lat i cała część, powiedzmy sobie, archeologiczno-historyczna będzie tylko jednym z wielu elementów tego, mam nadzieję, dość atrakcyjnego pomysłu. Natomiast skąd się wziął sam pomysł i czemu ma właściwie służyć? W środku Radomia jest od lat ogromny niezagospodarowany obszar, właściwie hektary nieużytków, które kiedyś były sercem miasta, kiedyś były początkiem tego miasta, potem na skutek różnych splotów okoliczności stały się miejscem dość wstydliwym. Na tym miejscu smutno tam płynie rzeka. Tak. No właściwie nie płynie, ona została w latach 20. ubiegłego wieku skanalizowana i w tej chwili przypomina wszystko, tylko nie rzekę. No okazało się, że z jednej strony jest to miejsce wstydliwe dla miasta, no a z drugiej ogromna szansa, ogromny potencjał. To, że nie zostało to w latach 90. zagospodarowane w sposób żywiołowy, tak jak to często bywało z różnymi tego typu miejscami,
jest szansą, żeby teraz wykorzystać to miejsce w ten sposób, żeby i mieszkańcom miasta przynosiło chlubę, i było wizytówką Radomia, i jednocześnie było nową formą czy promocji, czy przekazywania wiedzy o samych początkach miasta, o przeszłości miasta. No i to jest sposób budowania też tego, co jest dla Radomia najważniejsze, czyli takiej drobnej, lokalnej tożsamości, która też w przyszłości zaowocuje tym, że miasto wyjdzie z tego impasu, w którym w tej chwili jest, straci tą swoją czarną legendę i będzie się lepiej rozwijał. Właśnie teraz chciał pan mówić o tym, że na szczęście w latach 90. nie doszło do jakiegoś takiego żywiołowego, jak pan powiedział, zagospodarowania tych terenów, w sensie postawienia tam wielkiego bloku. Traf chciał, że teraz właśnie deweloper, tak jak czytam, chciał tam co nieco wybudować i wtedy radomianie powiedzieli, halo, coś tam było ciekawego. I zaczęły się badania, bodajże w 2009 roku. Co się z tych badań wyłoniło? Tak zapytam. Jeszcze może o samej idei tych badań. W momencie, kiedy miasto pod naporem, powiedzmy, obywateli zdało sobie sprawę, że nie jest to teren, który można oddać deweloperom na stawianie apartamentowców, bo na to jest miejsca dużo jeszcze w Polsce. Także, proszę państwa, narodził się pomysł właśnie zorganizowania tam parku, zagospodarowania tego terenu.